Demon's Souls stał się jednym z tytułów startowych na konsolę PlayStation 5. Oczekiwania były bardzo wysokie, bo z jednej strony mamy grę otwierającą generację, a z drugiej odświeżoną wersję protoplasty jednego z najbardziej kultowych gatunków gier. Ważną informacją dla Was będzie fakt, że nigdy nie grałem wcześniej w oryginalne Demon's Souls. Natomiast jestem olbrzymim fanem pozostałych gier od From Software. Dlatego też zabawa z Demon's Souls na PlayStation 5 będzie moim pierwszym doświadczeniem z tą niewiarygodną już wtedy grą. Od pierwszego oryginału w 2009 roku minęło jednak już sporo czasu, więc pojawia się pytanie, czy gra z takim stażem będzie dzisiaj grywalna? Recenzja powstała oczywiście na bazie wersji na PlayStation 5. Oczywiście przeniesienie tak starej gry na PlayStation 5, tylko zmieniając jej grafikę, byłoby bez większego sensu. Dlatego też twórcy zdecydowali się na stworzenie pełnoprawnego remake. Demon's Souls został więc stworzony całkowicie od podstaw i od zera, jednocześnie zachowując strukturę nie tylko gry, ale i samych poziomów w sposób jak najbardziej podobny do tego, co było pokazane w oryginale. Zacznijmy jednak od początku. Akcja gry dzieje się w fikcyjnym świecie Boletarii. Król tego kraju w poszukiwaniu władzy oraz potęgi sprowadził do naszego świata armię demonów i zamknął całe królestwo w tajemniczej sferze niepozwalającej nikomu na jej opuszczenie. Jednocześnie można było się dostać do środka i z całego kraju zaczęli pojawiać się wszelkiej maści wojownicy, najemnicy, kapłani czy inni magowie chętni zdobyć sławę, bogactwo oraz potęgę, ryzykując przy tym swoje życie. Jedną z tych zdesperowanych dusz jesteś ty, drogi graczu. Fabuła jest zdecydowanie bardziej transparentna niż w pozostałych grach z serii Dark Souls, jednak dalej, jeżeli będziemy chcieli dowiedzieć się więcej, czeka nas lektura opisów przedmiotów, czy też rozmowy z niechętnymi raczej do pogaduszek postaciami niezależnymi. Zabawę rozpoczniemy od bardzo rozbudowanego kreatora postaci. Opcji jest tutaj sporo, jeżeli chcecie zrobić Hulka lub Pana Wikinga, to uda się to Wam bez większego problemu. Wybieramy także klasę postaci z początkowym ekwipunkiem i statystykami oraz wyruszamy do zabawy. Na początku czeka nas prosty tutorial, bardzo podobny do tego, który znamy z poprzednich części Soulsów. Wszystko po to, żeby uśpić naszą uwagę, gdyż na końcu tego tutoriala czeka na nas bardzo wielki demon, który zgasi nas dwoma czasami. Oczywiście tutaj mamy zginąć pierwszy raz, jednak oczywiście pewnie znajdą się jacyś wariaci, którym uda się pokonać tego potwora. Ma to być też pierwsze zderzenie gracza z tym, czym jest Demon's Souls. Bardzo trudną grą z trzeciej osoby, wymagającą cierpliwości oraz uwagi. Paradoksalnie jednak po ukończeniu gry mogę śmiało powiedzieć, że Demon's Souls jest jednocześnie idealnym tytułem, by rozpocząć swoją trudną przygodę z gatunkiem Souls-like. Gra jest trudna, czasami nawet bardzo, ale jednocześnie daje duży margines dla nauki dla nowych graczy. Sama rozgrywka wygląda podobnie jak w innych grach From Software. Będziemy zbierać sprzęt, walczyć z przeciwnikami i bossami. Różnica jednak tkwi w szczegółach. Tutaj na przykład nie mamy Estusa, czyli odnawiającej się miksturki leczącej. Leczymy się głównie za pomocą znajdowanych przeciwników ziółek. Szansa wypadnięcia takiego przedmiotu jest bardzo spora, ale nie wypada on ze wszystkich przeciwników, których napotkamy. Innym elementem wyróżniającym Demon's Souls od serii Dark Souls jest konstrukcja poziomów. Tutaj mamy 5 oddzielnych i niepołączonych ze sobą światów oraz spójnię, czyli miejsca, do którego wracamy, by rozwinąć postać, kupić przedmioty, czy też przechować zdobyty złom. Bo kolejną różnicą jest to, że nasza postać ma ograniczony udźwig nie tylko niesionej zbroi i broni, a też wszystkiego, co mamy w plecaku. Wszystko nadprogramowe trafia do schowka w spójni. Dlatego nie raz i nie dwa będziemy chcieli wrócić nie tylko, by rozwinąć postać, a nawet po to, by zebrać strzały ze skrzyni, gdyż te są bardzo ciężkie. Rozgrywka przez te i wiele innych elementów znacząco się różni od tego, co pamiętamy z innych Soulsów i jest bardzo, ale to bardzo niepowtarzalna. Same poziomy są bardziej liniowe. Czasem, kiedy padniemy przy bossie, czeka nas bardzo, ale to bardzo długa przeprawa z powrotem do niego. Na ciebie tutaj patrzę, Świątynio Burz. Tego mi zdecydowanie najbardziej brakowało. Bardziej spójnych poziomów, pełnych skrótów i tajnych ścieżek. Widać, nie może być idealnie, albo też pozostałe Soulsy mnie rozleniwiły. Inna sprawa jest też taka, że każdy z 5 światów jest bardzo zróżnicowany i przedstawia totalnie inną scenerię.
Znajdziemy tradycyjny zamek, pustynne kopalnie, toksyczne bagna, czy też monumentalne antyczne więzienie. Poziomy wyglądają bardzo ładnie, zarówno w oddaleniu, prezentując nam naprawdę fantastyczne widoki, jak i w zbliżeniu, ciesząc gracza licznymi szczegółami, takimi jak na przykład ruch ust oraz mimika NPC-ów, z którymi rozmawiamy. Oczywiście Soulsy nie byłyby Soulsami, gdyby nie walki z bossami. I tutaj znowu Demon's Souls błyszczy i przedstawia nam bardzo zróżnicowane wyzwania, których może się powstydzić nawet każdy inny twór From Software. Nie chodzi mi tutaj o poziomy trudności wrogów, ale o ich zróżnicowanie, gdyż obok standardowych bossów z paskiem punktów życia i sekwencją ataków do nauczenia, znajdziemy takie smaczki jak Smoczego Boga, którego musimy kończyć w ramach specyficznej zagadki środowiskowej, albo Phalanx, który jest pierwszym prawdziwym bossem i tak naprawdę stanowi dziesiątki glutów z tarczami i włóczniami, które należy pokonać, żeby dostać się do rdzenia. Bossowie są bardzo zróżnicowani, a jednocześnie dosyć przystępni, co także powinno zachęcić nowych graczy do zabawy. Są oczywiście wyjątki, gdyż taki na przykład Penetrator dał mi solidnie w kość. Całe szczęście, że ekranów ładowania praktycznie nie ma, a za każdym razem, kiedy padniemy lub przeniesiemy się do innego świata, to pojawia się szara mgła i po paru sekundach jesteśmy już w nowej lokalizacji. Ciekawością i nowością dla mnie był system tendencji, o którym pisałem więcej na naszej stronie bigbaddice.pl, wrzucę link w opisie tego odcinka, który ogólnie oznacza to, w jaki sposób świat reaguje na nasze działania. Jeżeli jesteśmy dobrymi paladynami, nie umieramy za często i pokonujemy czarne duchy najeźdźców, świat będzie zmieniał tendencję na białą. Jeżeli natomiast będziemy najeżdżać świat innych graczy i ich pokonywać, to świat zmieni swoją tendencję na czarną. W zależności od tego, jaką tendencję ma świat, mogą pojawiać się inni wrogowie oraz sojusznicy, dający nam unikalne zadania. Możemy także uzyskać niepowtarzalne przedmioty niedostępne w żaden inny sposób. Sprawia to, że Demon's Souls ma naprawdę wiele ukrytych sekretów, których odkrywanie jest ściągające i znacząco przedłuża zabawę. A ta nie jest wcale krótka, gdyż podstawowe przejście gry trwa troszkę powyżej 30 godzin, przynajmniej tak było w moim przypadku. Podstawowe, gdyż nie wlicza się w to poszukiwanie wcześniej wspomnianych sekretów, zabawa z tendencją świata i tutaj mamy kolejne dziesiątki godzin, bo trzeba przeskoczyć każdy świat z białego do czarnego, żeby tutaj zdobyć wszystko. Czy też przechodzenie oczywiście gry ponownie w ramach New Game Plus na wyższym poziomie trudności z posiadaniem już poziomem postaci oraz przedmiotami, które zdobyliśmy poprzednio. Do tego dochodzi PvP oraz opcjonalna kooperacja. Wszystko to sprawia, że gra ma do zaoferowania jeszcze bardzo, ale to bardzo wiele po jej jednokrotnym ukończeniu. Sam mam zamiar ukończyć ponownie Demon's Souls w ramach New Game Plus na live. Nawet sama gra mnie do tego zmusiła troszkę, gdyż od razu po jej ukończeniu rozpoczęła się nowa rozgrywka, usuwając mój postęp i bez możliwości ukończenia paru zaległych zadań. Troszkę to słabe posunięcie ze strony twórców, ponieważ byłem przekonany do samego końca, że jednak wrócę do spójni i będę mógł zdecydować, kiedy rozpocznę kolejne przejście. To i tak nie zmienia faktu, że Demon's Souls będzie jedną z najważniejszych dla mnie gier tego roku. Przepiękna, wymagająca i dająca niesamowitą satysfakcję gra przypomniała mi, jak bardzo uwielbiam ten gatunek i chcę go więcej. Do Demon's Souls będę wracać jeszcze wielokrotnie i mogę śmiało powiedzieć, że jest ona warta swojej ceny oraz jest dobrym powodem, by zakupić konsolę PlayStation 5.